Witajcie kochani, moja dzisiejsza stylizacja tak naprawdę to jest ta sukienka, którą wam pokazywałam. Ona jest w bardzo trudnym kolorze, nie wiem co to jest za kolor, nadal tego nie odkryłam. Zaraz jadę do second handu, znowu na jakieś polowanie, coś tam dla was nagram, na zakupy coś tam dla was nagram. I na tą moją sukienkę muszę coś założyć, bo jest trochę za zimno. Więc postanowiłam sobie zrobić takie połączenie jakby dwóch rzeczy i zaraz wam pokażę, co takiego sobie tutaj wymyśliłam jako nakrycie po prostu. Więc kochani, zakładam sobie taki płaszcz, o ten tutaj, i na ten płaszcz zakładam sobie taką narzutkę, czyli jedno na drugie. I zobaczcie, jak fajnie stworzyły się takie jakby mankiety, te żółte takie, co wystaje, o tutaj, z spodu ten płaszcz drugi. Wyszły takie fajne mankiety i to wygląda jak taka całość i bardzo mi się to podoba i mam zamiar się tak ubrać. Za chwilę to założę na siebie i wam jeszcze tutaj przed lustrem szybko zaprezentuję moją dzisiejszą stylizację. Kochani, tak wygląda moja cała stylizacja do tego torebka, która jest właśnie w takim delikatnym też kolorze fioletowym. Nie wiem, czy to będzie widać, bo kurczę, jakoś tak z tą kamerą. No dobra, mniej więcej coś takiego. Więc tak się dzisiaj wystroiłam. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Dzisiaj nie mam budżetu, nie przewiduję jakiejś takiej określonej kwoty, którą mogę wydać, bo ostatnio, wiecie, sobie dwie dyszki przeznaczyłam na zakupy, a dzisiaj już mogę sobie szaleć. Więc dzisiaj bez jakiegoś takiego określonego budżetu. Także co znajdę, to sobie kupię, jeżeli oczywiście będzie mi się podobało i jeżeli no spełni ta rzecz moje wszelkie takie oczekiwania, jakieś tam kryteria, wiecie o co chodzi. Dobra, to widzimy się później. No, zacznę dzisiaj od torebek, słuchajcie. Coś ciekawego znajdę. Fajny kolor. Dobra. Lecimy. Właśnie, tyle do przejrzenia, bo dopiero weszłam. Czy coś znajdziemy? Tu jakiś fajny żakiet. W fajnych kolorach. I chyba go sobie wezmę. 139. Dzisiaj jest zniżka chyba minus 20-30%. Ale ten żakiet mi się bardzo podoba. Wezmę go sobie. Zestaw, ale nie moje klimaty. Jakieś takie, muszę to zobaczyć, słuchajcie. Do przeróbki może byśmy wzięły. To jest bardziej żywy kolor. Jakieś koszule, które muszę przejrzeć. Mgiełka. Nawet fajnie. 19 zł i tam minus coś. Kurczę, nie wiem, czy ją wziąć. Muszę się zastanowić. Znowu niespodzianka. O, ale ta już mi się podoba. Tę koszulę już biorę. Zobaczcie, jaki śliczny kolor, rewelacyjny. Jest 209. Tą sobie weźmiemy. Zobaczcie, jaka fajna bluzka, nowa z metką. Dała mi się coś takiego, bardzo fajna. No, moje klimaty. Tę na pewno biorę.
Tu tak zwykle dziecięce rzeczy. Nie mam, słuchajcie, na to czasu. Dość ciekawy sweter, muszę go zobaczyć, słuchajcie, odłożyć telefon i go po prostu zobaczyć, z czego, co i jak. Ale bardzo modny teraz, zresztą. A miałam coś takiego czarnego, już wam to pokazywałam kiedyś, taką narzutkę, tu mamy w kolorze takim kremowym. Lubię takie rzeczy, to jest takie dzieło sztuki. Bardzo fajne, ale zastanowię się, czy ją wziąć. Jeszcze pomyślę i dam wam znać. Ja tu sobie gadam, odwracam się, a tu takie cudo wisi na dziale ze szlafrokami. Kurczę, pieczony jakiś z***y płaszcz, szlafrok, nie wiem co to jest. Dla mnie to będzie płaszcz, słuchajcie, to biorę, bo zaraz jak ktoś to zobaczy, to kupię. Tej kurtki nie chcę, dziecięcej. Rewelacja. Czad na żywo ma trochę inne kolory, oczywiście pewnie w filmie wam się wyświetli już taki kolor właściwy. Lecimy dalej, muszę przejrzeć piżamy, bo jak wiecie, ja się ubieram na co dzień też w spodnie od piżam, a czemuż by nie. Ale nie ma nic, co by mnie interesowało. Odwracam się, a ja się odwracam, a tu takie znowu kolory i różne rzeczy. Coś dziwnego tutaj wisi. Ja to biorę, słuchajcie, bo ja kocham takie dziwne rzeczy. Zobaczcie. Jest po prostu piękny. Zobaczcie, jak w koszyczku wygląda ślicznie. Nikt takiego kolorowego koszyka nie ma jak ja. Wisi też coś fajnego, coś takiego z mankietami. Kochani, gdzie wziąłem mikrofon, ale też podgłośnili muzykę. Nie wiem, jak to będzie. Więc mam nadzieję, że mi lepiej słychać. Też biorę tę sukienkę, słuchajcie. Patrzcie, jakie to jest cuda. No po prostu cuda. Patrzcie, jaki sweter. Ja pierdzielę. Już nie powiem głośno na cały sklep. To wyglądało jak hrabina. I ta bluzka też ją biorę. Słuchajcie, jestem dzisiaj tak zadowolona z tych zakupów. One są przepiękne, te rzeczy. Jakaś taka bluzka. Nic tak kobietom nie poprawia humoru, jak dobre zakupy i komplementy od faceta. To jest po prostu rewelacja. Patrzcie, jakie są dzisiaj śliczne rzeczy. Boże, wydam fortunę. Normalnie dzisiaj to wydam wszystkie oszczędności chyba. Jakieś takie zwykłe bluzki, ale wśród tych zwykłych zawsze kryje się jakaś perła. I tu widzę coś fajnego. Coś, co ja lubię. Piękny kolor. Taka koszula vintage. Śliczna. Na pewno też wam się będzie podobała. Wiem, że dużo moich obserwatorek lubi ten kolor. Tak jak ja. Ja tu dla was film o ptakach nagrywałam, a tu zobaczcie, jaka koszula. Ptaki. Super. Patrzcie, ile już mam rzeczy. Cały kosz. Myślałam, że ta bluzka jest fajna. Gdybym miała rękawy, to bym ją sobie wzięła, ale dobra. Widzicie mnie w takich spodniach? One są fajne. Mają, nie wiem, co to jest za marka, ale ja sobie chyba wezmę. Żeby coś z nimi zrobię. One są kremowe. Trochę kolor, mówię, przekłamuje. Gdzie jest chyba minus 20% czyjeś, a tutaj jest po prostu tłum ludzi. Tak jest u mnie w mieście. Zobaczcie, jakie fajne spodnie. Biorę je, żeby nikt mi ich nie zabrał. Takie beżowe. Myślałam, że to spódnica z denim, ale to są spodnie, są świetne. Nie lubię czegoś takiego, jak jest tak nawalone. Ludzie zdejmują tych z wieszaków, wszystko zarzucają tutaj. To denerwuje strasznie. To jest syf. Patrzcie, kochani, jaki kolor pomarańczowy. Jest taki piękny żakiet. Do niego coś jeszcze jest. Chyba spódnica, ja to zobaczę sobie, chyba to wezmę. Zobaczcie, znalazłam dziecięce spodnie, ale myślę o sobie. Zmyślę o sobie. Myślicie, że ja w to wejdę? Zastanawiam się.
pani spodnie jeansowe. No to nie, ja cały ten dział opuszczam, chociaż czasem tutaj się kryje jakieś też perełki. Zobaczcie, tutaj na przykład kończą się takimi kolorami różnymi. Ja sobie to zaraz przejrzę. Boże, jaki syf, zobaczcie, jaki jest bałagan. I to było tylko jakaś zniżka, tak naprawdę znikoma, a jest taki syf. Wstyd. Oto mój koszyk kolorowy. Wielki, cały zapchany, nie wiem ile to jest rzeczy. Witajcie kochani ponownie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, więc pokazuję po kolei, co kupiłam i mówię od razu, że rzeczy było bardzo, bardzo dużo, więc już ja na ten temat wspominałam, że będą one podzielone. Trochę w dzisiejszym filmie, ale z taką przewagą, ale również w najbliższych holach lumpeksowych. Dobra, zaczniemy od projektu 360, kolejny element. Sobie przymocujemy. I dzisiaj z tej strony przymocowałam ten element. O, tutaj. Kochani, moja dzisiejsza stylizacja, od niej zacznę, dlatego że jest, aż mnie uszy pieką, dosłownie, bo jest taka pobudzająca mocno. I to jest stylizacja u mnie jesienna. Ja jesień widzę w takich kolorach, w takich barwach i po prostu te kolory poprawiają mi humor. Więc marynarkę na pewno widziałyście podczas nagrania w sklepie, także ja ją kupiłam. I właśnie wtedy, tego dnia, było minus 20 albo 30%, słuchajcie, zapomniałam, ale sprawdzę to, więc minus 20 albo 30%, ale u mnie w mieście jest coś takiego, zwłaszcza w tym sklepie, że nawet jak jest jakaś drobniejsza obniżka, to tam jest po prostu Meksyk. Tam jest bałagan, tam jest pełno ludzi. Nie wiem, czy ja mam takie szczęście, o której godzinie nie pojadę, to po prostu tam jest Saigon. Kochani, więc ze sklepu pochodzi marynarka i ona jest w przepięknym, takim żywym kolorze. Stylizacja Wam się wyświetli. I tutaj ta marynarka była w zestawieniu z taką spódnicą, to znaczy była możliwość kupienia kompletu. Jednak ta spódnica, no, była po pierwsze bardzo, bardzo długa. To była taka spódnica maxi, jak dla mnie. I była też, Boże, o jakieś 4 rozmiary na mnie za duża, więc duża przeróbka, a ja już pomarańczowych spódnic mam 2 albo i 3. Także pomyślałam sobie, nie, biorę tylko żakiet, bo on mi się przyda jak najbardziej właśnie do tworzenia jesiennych stylizacji. Kochani, w sklepie na samym początku też można było zauważyć taką torebkę i słuchajcie, ona dzisiaj nie wystąpi w żadnej stylizacji, natomiast ja ją tutaj pokazuję. A dlaczego nie wystąpi? Otóż mam zamiar zrobić z niej jakiś taki projekt specjalny, mam pomysł na nią. Z resztek materiału ją będę ozdabiała, będzie taka moja, taka inna, bo w tym momencie ona jest troszeczkę taka nie dla mnie, można powiedzieć. Kolor jest przepiękny, ale jest za bardzo powyginana, więc mam mnóstwo pracy, jeśli chodzi o tę torebkę. Także pokażę Wam ją, jak dokonam jakiejś takiej większej przeróbki, zmiany i wówczas nagram stylizację, tak jak już ona będzie wypielęgnowana, wiecie, te zgniecenia znikną i wtedy Wam ją zaprezentuję. Teraz, kochani, taki żakiet jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i to jest kolor taki szaro-niebieski, bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o skład, to jest tutaj wszystko co szlachetne, więc mamy 45% wełny, 30% wiskozy, 25% poliestru, czyli skład ten lepszy przeważa tutaj. Jeśli chodzi o marynarki, to rzeczywiście ja lubię, jak jest domieszka wełny, wiskozy, taką mieszankę, dlatego że te marynarki fajnie się układają. No i one są takie eleganckie. Bardzo mi się ta rzecz podoba. Z tyłu tak się prezentuje. Moja stylizacja jest ze spodniami, które również za chwilę Wam pokażę. One też pochodzą z tych właśnie zakupów. Więc te spodnie też były na pewno widoczne podczas nagrania w sklepie. I teraz już Wam je pokażę. To są spodnie do krykieta, natomiast u mnie znajdą takie zastosowanie do codziennych stylizacji, ponieważ są bardzo wygodne, mają ciekawy kolor, to jest taki krem, one nie są białe. Lubię takie spodnie jesienią zwłaszcza ubierać, dlatego że one są dość takie ciepłe i bardzo, bardzo wygodne.
nie są takie dresy, tak jak wspominałam, takie paskudne dresy, które wypychają się na kolanach. Ja tego nie znoszę i dlatego ja dresów nie noszę. O, jak się zrymowało śmiesznie, dobra. Więc u mnie dresy nie przejdą, chyba że jakieś takie porządne, ale większość jednak się wypycha na kolanach i to mi się bardzo nie podoba. Z tyłu spodnie tak się prezentują, wiadomo, na nagraniu nie było ich tak dokładnie widać, ale one będą służyły jako taki basic właśnie pod takie różne marynarki i tego typu sprawy. Kolejna rzecz to jest bluzka taka z cekinami, też ją na pewno widziałyście. Jest niesamowicie wygodna, tu jest napisane Imperial i jest to bluzka, która z przodu ma cekiny, z tyłu jest taka gładka, bawełniana, bardzo, bardzo fajnie układa się na sylwetce. No jest to taka powiedzmy sukienka, ale musi być coś jeszcze w moim przypadku pod spodem, więc tutaj aż się prosiło, żeby coś założyć. Także buty wężowe, dlatego że one nawiązują do tych takich wzorów, słuchajcie, bo tutaj jest taka mieszanka. Cekiny jak się układają raz tak, raz się odwracają, to tworzy taki wzór. I mi się to po prostu skojarzyło z motywem, ze wzorem wężowym, dlatego takie buty ubrałam. Koszula taka we wzory, też na pewno ją widziałyście, ona jest gnieciona specjalnie, także nie ma co jej prasować i próbować śmiechem żartem. Jest to Marks & Spencer, koszula bardzo fajne ma wzory. I do tej koszuli dobrałam specjalnie buty, te szare z takimi klamerkami, ponieważ one nawiązują właśnie do tych wzorów, które na tej koszuli się znajdują. Te botki, to wy je znacie, to jest Kazar Studio. Z tyłu ta koszula tak się prezentuje, jest taka dość przewiewna, wygodna. Jej guziki kończą się na tym etapie właściwie w tym momencie, więc tutaj mamy dekolt i nie ma możliwości wyżej, żeby tych guzików zapiąć. Kochani, z tamtych zakupów na pewno zauważyłyście ten sweterek i ja go już pokazywałam w filmie piątkowym, także dzisiaj już nie będę się powtarzać. Tak samo było w przypadku tych spodni, które były widoczne podczas nagrania i to są te właśnie dziecięce spodnie, w które udało mi się zmieścić. A w sklepie zastanawiałam się, czy rzeczywiście ja dam radę je na siebie założyć. I miło się zaskoczyłam. Zostałam mile zaskoczona. Teraz, kochani, taka sukienka, nie sposób jej było nie zauważyć. Na pewno ją widziałyście. Ona wisiała w paskudny sposób, po prostu zawieszona w ten sposób, bez wieszaka. No ale jak ja zobaczyłam kratę, jaka na niej jest, to pomyślałam sobie, no to na pewno wezmę. Choćby nie wiem co, bo mi się to podoba. Sukienka z przodu jest dodatkowo jeszcze ozdobiona koronkami różnymi, koronką. Na tej koronce jeszcze są takie małe cyrkonie. Rewelacja. Kojarzy mi się z marką Dolce & Gabbana, ale ta sukienka będzie przy mnie przerabiana, dlatego że nie podoba mi się jej długość, nie pasuje tutaj, jest ona na mnie za szeroka i wygląda trochę jak w worku, więc musi być zdecydowanie krótsza albo zwężona. Więc tutaj muszę się zastanowić, obejrzeć, zobaczyć, przemyśleć tę sprawę i na pewno Wam pokażę ją, jak już będzie przerobiona. Kolejna rzecz to jest koszula. Koszula z przepięknymi, rajskimi ptakami, kwiatami i tu jest wszystko, co najpiękniejsze. Kochani, przydałaby się do filmu, kiedy nagrywałam dla Was takie stylizacje na ptaki, przeróżne, ale może jeszcze kiedyś taki film nagram, więc może po nią wtedy sięgnę. Także tutaj stylizacja taka elegancka. Postanowiłam założyć do tego niebieskie kozaki, dlatego że one bardzo nawiązują do tego koloru, który jest na tej koszuli. Wręcz są w identycznym odcieniu. Mało tego, tutaj to jest taki wzór jakby i na tych kozakach występuje coś bardzo, bardzo podobnego. Także to jest taki szczegół, ale miałam o tych szczegółach Wam tutaj mówić. Marka to Miss Selfridge i rozmiar 10. Teraz, kochani, taka historia. I okazało się, że to jednak jest naprawdę szlafrok. Jak przyszłam do domu, no to wiecie, emocje opadły i stwierdziłam, tak, to jest szlafrok. Pewnie jakiegoś bardzo, bardzo starszego, poczciwego pana. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, jak można nosić wełniany szlafrok. Naprawdę, dla mnie szlafrok to po prostu kojarzy się z czymś pluszowym, aksamitnym, bądź też z jakąś satyną. I takie szlafroki mam, natomiast wełniany nigdy w życiu. Więc słuchajcie, kochani, on jest taki ten, powiedzmy, płaszczyk bez życia. Bo już ja to nazwałam sobie płaszczem. Dlatego wymyślałam sobie taki patent, taką stylizację nałożenia czegoś na coś, tak jak zawsze, bo to ratuje całą sytuację, więc
Musiałam tutaj dobrać sobie taki płaszcz mniej więcej pod kolor i żeby był taki bardziej, wiecie, większy, żeby podniósł po prostu tego zdechlaka, dlatego że no, jak ubrałam to na siebie, no to nie jest w moich rozmiarach i wyglądałam w tym strasznie, naprawdę strasznie, więc pomyślałam sobie, założę ten wełniany szlafrok na wełniano-kaszmirowy płaszcz. Już mówię od razu, było mi tak strasznie gorąco, więc jak gdziekolwiek będę w tym jechała, to w samochodzie będzie temperatura obniżona na maksa, bo nie da się w tym wytrzymać, bo wełna na wełnę to jest po prostu szok. I kochani, tutaj jeszcze dodatkowo mamy w tamtym szlafroku, w tamtym płaszczu pod spodem takie zdobienie mankiet puchaty, więc futerkowy, więc tutaj on fajnie wygląda. Jakby to się połączyło, znowu się taka całość zrobiła. Ale żeby nie było zbyt ciężko i żeby nie wyglądała jak beczka, to pod spodem mam spódnicę krótszą, trochę dłuższe kozaki, ale gdzieś tę nogę widać, żeby po prostu było tak lżej, bo byłoby zdecydowanie za ciężko. Tutaj opcja założenia paska nie wchodzi w grę totalnie, dlatego że będzie to bardzo brzydko wyglądało, grubo, po prostu będę wyglądała grubo, po co? Także kozaki były przemyślane w tej stylizacji, to są moje kozaki, które znacie, to są kozaki marki Kazar, wy je znacie i nie bez powodu je sobie tutaj ubrałam, ponieważ one są takie porządne i też takie ciężkie, mogę wręcz powiedzieć, dlatego pasują do tej stylizacji. Gdybym ubrała któreś ze swoich tych botków, takich cienkich, to po prostu ten szlafrok by je zeżarł. Zeżarł, musiały być buty mocne, czyli mocno stoję na ziemi, a tutaj rozpięty płaszcz po to, żeby jednak takiej trochę nadać temu lekkości, tej stylizacji. Jakoś chyba z tego wybrnęłam, co mam nadzieję. Także szlafrok wełniany, przemiłego pewnie, starszego pana, trafił w moje ręce. Kochani, kolejna rzecz, to jest taka bluzka, która kojarzy mi się z ogólnie marką Dolce & Gabbana, z barokiem, z czymś takim pięknym, ja lubię takie rzeczy. To jest rozmiar S na M, z tyłu ona tak się prezentuje i widziałyście na pewno też ją na nagraniu, także z tą bluzką też będę sobie tworzyła różne fajne takie stylizacje, tak mi się wydaje, bo pierwsza na myśl przyszła mi spódnica, która jest w podobnych klimatach, czyli chciałam to ze sobą zestawić, żeby było tego więcej. Natomiast mam jeszcze co do tego różne fajne propozycje i wiecie co? Przyszło mi do głowy, żeby tę bluzkę zestawić w ogóle z prostymi, czarnymi spodniami, jeansowymi w ogóle, także ogólnie rzecz biorąc z czarnymi jeansowymi spodniami, co się u mnie nie zdarza, ale taka myśl mi po prostu teraz przyszła do głowy i spróbuję to zrobić. Coś jeszcze od siebie do tej stylizacji dodam, ale może być to nawet po prostu ciekawa w tym przypadku stylizacja. Koszula vintage, kolor kobaltowy, bardzo żywy, kocham te wszystkie kolory, ale ona jest dodatkowo w jakiś taki wzór fajny. I również połyskuje delikatnie. Jest ona na mnie oversize'owa, ale jest przepiękna. Boże, tu jest takie, nie wiem, namazane, nie przeczytam. Możecie sobie zobaczyć, jeżeli nie, to Albert dopisze. Kochani, mankiety na prosto, właściwie rękawy na prosto, bo mankietów tutaj nie ma. Z tyłu ona tak się prezentuje. Zaleta ogromna w przypadku koszul, czyli to, co najbardziej lubię, to rozcięcia. Duże rozcięcia, dzięki czemu możemy sobie modelować odpowiednio przód, możemy sobie modelować odpowiednio tył, czyli mamy dużo tutaj więcej możliwości, a ja bardzo lubię mieć możliwości różne, także takie koszule lubię najbardziej. Ostatnia rzecz na dzisiaj to są spodnie, które są niesamowicie wygodne, ale też na mnie są za duże, więc będę je sobie zwężała. Pasek sytuację uratował, ale jednak gdzieś tam na pupie one mogą mi trochę wisieć, bo są za duże, po prostu. To są spodnie wykonane z wiskozy. Na dole mamy szeroką nogawkę, która jest w taki ciekawy sposób uszyta, ponieważ coś tutaj wystaje, już coś się dzieje, bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, gdyby to było tak na prosto, już to by do mnie tak nie przemawiało, ale też bym te spodnie kupiła, bo gdzieś podobają mi się. Są takie w takim nietypowym kolorze, to nie jest beż, to jest taki przyciemniony beż, ale bardzo ładny. Więc cyrkonie na nogawkach i tutaj postawiłam na stylizację taką trochę spokojną, trochę szaloną, ponieważ zwróciłam uwagę na te ozdoby, które są przy nogawkach na dole
i postanowiłam jeszcze więcej tego dodać, czyli torebka nawiązująca konkretnie do tych ozdób. Również buty to są takie bardzo bogato zdobione. Tam jest i złoto, i srebro, nie bez powodu, dlatego że pasek mam złoty, a tutaj jednak cyrkonie są srebrne. Ja bardzo lubię sobie łączyć złoto ze srebrem, więc jeżeli tutaj dodałam torebkę, a obok jest złoty pasek, to też buty chciałam, żeby były jakieś takie pomieszane, dlatego w takie właśnie łańcuchy złoto-srebrne. Dobrze, to wszystko, kochani, reszta rzeczy. Na pewno Wam się też wyświetlała, widziałyście, co jeszcze kupiłam i te rzeczy pojawią się w kolejnych filmach, dlatego że film byłby za długi, bo jednak trochę w sklepie, trochę tutaj, no i no, zrobi się tasiemiec taki. Także dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału kolorowego, dodam. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Również, jak macie chęć, to zaglądajcie na mój Instagram, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.